Witam z tej strony Filip Jackowy. Jak w tym nagraniu pokażę Ci, jak w prosty sposób, bo to nie jest nic skomplikowanego, ustawić tak zwany trailing stop loss. Co to jest dokładnie trailing stop loss, dlaczego go używać, odsyłam do nagrania. Natomiast tu pokażę Ci krótkie nagranie, jak to ustawić. Jeżeli otworzyłeś jakąś pozycję, przykład pozycji, tutaj akurat funt do jena. Mamy pozycję, która przynosi już jakiś zysk. Oczywiście pozycja, którą otworzysz, nie musi przynosić zysku, żeby ustawić trailing stop lossa. Niemniej jednak akurat na tej pokażę Ci, jak to wygląda. Klikamy na naszą pozycję tutaj prawym przyciskiem myszy. Mamy coś takiego jak trailing stop loss i mamy to wyrażone w punktach pipsowych. Nie w pipsach, tylko w punktach pipsowych. Tutaj też odsyłam oczywiście do nagrania, czym są pipsy i tak dalej, żebyś wiedział po prostu, jeżeli do tej pory nie masz takiej wiedzy. Klikamy w inne lub też nie, bo to zależy, ile pipsów chcemy ustawić jako trailing stop loss. Tutaj jak widzisz jest od 1,5 pipsa do 5 tak standardowo, natomiast ja chciałem ustawić na przykład na 15 pipsów, to wtedy ustawiam tutaj 150 punktów pipsowych i zobaczysz, gdzie pojawi się trailing stop loss. Być może też będziemy mieli szansę zaobserwować, jak on się będzie przesuwać do góry, akurat w tym przypadku, w przypadku pozycji buy. Klikamy OK. Ten stop loss, tak jak widzisz, pojawił się. On pojawił się dokładnie w odległości 15 pipsów od momentu gdzieś tam osiągniętego kursu i on będzie się przesuwał, tak jak widzisz, on się tutaj przesuwa do góry, cały czas trzyma te 15 pipsów różnicy. To powoduje, że nawet jeżeli rynek teraz zawróci i zacznie kurs spadać, zacznie cena, ten stosunek ceny funta do jena zacznie spadać, no to ten stop loss mnie uratuje przed no gdzieś tam stratną pozycją i skończymy na tak zwanym break evenie. Także myślę, że już wiesz, że trailing stop loss jest czymś, co niesamowicie przydaje się do zabezpieczenia Twoich już gdzieś tam wypracowanych zysków. No o to też, wydaje mi się, na rynku chodzi. Żeby anulować takiego trailing stop lossa, jeżeli nie chcesz z niego korzystać, to oczywiście też klikamy prawym, trailing stop loss, klikamy anuluj. Ewentualnie, jeżeli chcemy usunąć wszystkie trailing stop lossy, bo tak jak widzisz, na innych pozycjach też to już mam ustawione, mimo że one przynoszą do tej pory mały zysk, to i tak już są. Więc wtedy klikając usuń wszystko, pozbywamy się wszystkich trailing stop lossów. Żeby oczywiście zmienić wartość tego trailing stop lossa, no to też po prostu teraz trzeba by było albo ustalić samemu, albo kliknąć z możliwości tych domyślnych. Także jak widzisz, nie jest to nic trudnego, a na pewno przydaje się grając na rynku. Aha, bym był zapomniał, jeżeli anulujesz ten trailing stop loss, dajmy sobie anuluj, to stop loss, który został ustalony, on zostaje, tylko że on jest sztywny, on już nie będzie podążał te 15 pipsów, trzymając ten dystans na moim przykładzie, tylko on będzie stał cały czas w tym miejscu, więc jeżeli chcesz się go pozbyć, no to też oczywiście trzeba przejść wtedy w modyfikuj zlecenie i ten stop loss ewentualnie usunąć, tak jak miałem na początku. Tak dla Twojej wiadomości. Okej, tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Oczywiście jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzu, bądź jeżeli chcesz, w opisie znajdziesz również kontakt do mnie, także możesz się też odezwać tam bądź na maila, czy też na Messengera, obojętnie. Oczywiście możesz znaleźć mnie również na Instagramie, czy też na Facebooku, na fanpage'u. No, jest trochę tych kanałów komunikacji, nie ukrywam, ale co najważniejsze, na każdym z nich znajdziesz oddzielną wiedzę. Oczywiście subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, a jeżeli ten film, to wideo dało Tobie jakąkolwiek wartość, jeżeli coś z tego wyniosłeś, jeżeli to je pomogło, no to zostaw tę łapkę w górze również, na pewno nie zaszkodzi. Także do usłyszenia.